Drodzy więźniowie, tutaj przy wykorzystaniu radiowęzła chciałbym z jednej strony skierować do Was kilka słów refleksji z okazji Bożego Narodzenia w imieniu księdza biskupa ordynariusza Edwarda, w imieniu swoim i także wszystkich kapłanów. Przy wykorzystaniu też tego urządzenia chciałbym z jednej strony powiedzieć, że ten czas Bożego Narodzenia, chociaż jesteście tutaj w areszcie śledczym, to pragnąłbym, aby on był spędzony w sposób właśnie taki godny, żebyście wszyscy sobie też uświadomili, żebyśmy sobie uświadomili, jak to jest ważny czas. Pan Jezus narodził się i chce się narodzić w sercu każdego z nas. I my jesteśmy ludźmi wierzącymi, albo jesteśmy ludźmi, którzy chcą właśnie przechodzić z jakiejś wątpliwości, zniechęcenia do wiary i do nadziei. I dzięki tej wierze wiemy, że Jezus nas poszukuje, każdego z nas. Jest takim poszukiwaczem człowieka. Że też chce, aby te rany, które myśmy zadali drugiemu człowiekowi i też sobie, były uleczone. Można powiedzieć tak językiem biblijnym, chce zadbać o nasze stopy, zranione też jakimś samotnym podążaniem, albo oczyścić każdego z nas z kurzu tej podróży naszego życia. Jezus też pyta, tak jak w Ewangelii zadawał pytania różnym osobom, które spotykał na drodze swojego życia w tamtym czasie, ale też w tym czasie, w którym my żyjemy, pyta nas, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Nie pyta, co może takiego zrobiliśmy, ale mówi nam, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. To są słowa skierowane do świętego Piotra. Jeśli cię nie obmyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Dopóki nie umyję twoich stóp, nie będę mógł też dać ci życia, o którym zawsze marzyłeś i o którym marzył Ojciec, który jest w niebie, życia, dla którego cię stworzyłem. Takie słowa wypowiada Jezus do każdego z nas. Wychodzi też nam na spotkanie, aby przywrócić przede wszystkim godność dziecka Bożego, aby każdy z nas czuł się wartościowym człowiekiem, godnym, a to jest też jakiś proces dorastania. Z jednej strony uświadomienia swojego grzechu, następnie żalu z tego powodu, pragnienia, nawrócenia, przemiany i wreszcie pojednania, odzyskania nadziei, przywrócenia też wiary i ufności. Chcę zawsze, abyśmy powrócili też ze ścieżki życia złego, uświadomili sobie, że każdy z nas ma w życiu jakąś misję, że też czas więzienia nie jest i nigdy nie będzie tym samym jakimś czasem tylko wykluczenia. Tak, tego tutaj chciałbym życzyć i myślę, że ważne też są słowa Jezusa, które właściwie powinniśmy usłyszeć zawsze w konfesjonale: i ci więcej nie grzesz. Takie słowa Jezus wypowiedział do osoby, która popełniała w swoim życiu złe czyny. Idź i więcej nie grzesz. Chcę, aby te słowa zapadły w serce każdego z was. To są słowa też, które dotyczą każdego z nas, bo każdy z nas mógł się tutaj znaleźć. Nikt jakoś nie jest z tej sytuacji wyłączony. Każdy z nas mógł w tym miejscu się znaleźć zamiast was. Dlatego też czujemy jakąś jedność z drugim człowiekiem, znając swoją słabość i jednocześnie znając wielką łaskę Bożego miłosierdzia, która nas podtrzymuje w dobrych czynach, w dobrych sprawach, w dobrym życiu. Myślę, że ten okres tutaj waszego pobytu może tylko mieć jeden cel, tak jak powiedział Ojciec Święty Franciszek do więźniów, a powiedział w ten sposób, że podać, że ten okres może być mieć tylko mianowicie taki cel, że ma podać wam rękę w powrocie na właściwą drogę, podać rękę, by pomóc wam powrócić do społeczeństwa. W tym powrocie wszyscy mamy udział. Wszyscy jesteśmy wezwani, by dodawać otuchy, towarzyszyć i umożliwiać rehabilitację.
której poszukuje i pragnie przecież każdy więzień i każdy człowiek. Żeby dobrze funkcjonować w rodzinie, także tego pragną funkcjonariusze odpowiedzialni tutaj za areszt śledczy, za programy te społeczne, edukacyjne. Pragnie rehabilitacji, która przynosi korzyść, podnosi nasze życie moralne i także wraz z nami podnosi życie całej naszej wspólnoty, całego naszego społeczeństwa. Takie myśli niech tutaj zapadną w wasze serca, pozostaną w tych sercach. Szczęść Boże. To jest ważny moment dla aresztu, dla osadzonych, spotkanie z biskupem, taki prawdziwy klimat świąt. Tak, klimat świąt staramy się też go zbudować. Święta Bożego Narodzenia to święta radości. W dwóch płaszczyznach. Radości, bo przychodzi na świat Bóg, ale też radości takiej rodzinnej. Tej drugiej wreszcie nie ma. Natomiast jest refleksja, jest zaduma, bo z doświadczenia wiem, widziałem, bo jeszcze pracując na oddziale mieszkalnym, oddział jest taki wyciszony. Jest spokój, cisza i osadzeni też starają się w swoich celach budować taką atmosferę świąt i faktycznie się udaje. Wizyta księdza biskupa idealnie się wpisuje. Słowo Boże, które będzie kierował do osadzonych poprzez sieć radiowęzłową, jest wysłuchiwana. Często osadzeni dyskutują, rozmawiają na ten temat i to, co powiedziałem wcześniej, dzień Wigilii to jest dzień takiej ciszy w areszcie, takiej niespotykanej ciszy, której poprzez wszystkie inne dni nie ma wreszcie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiriniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przed nich anioł pański, chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Zawsze w tych życzeniach bożonarodzeniowych, które my sobie składamy, zawsze przewija się, tak jak pan komendant zresztą zaznaczył, ta nić radości, bo tak jest, to jest to, co jest nam najbardziej potrzebne. I wydaje mi się, że tym bardziej, jeśli pracuje się w takich trudnych warunkach, bo i z osobami, które są właśnie na tym etapie wymiaru sprawiedliwości, na etapie kary, a jednocześnie my też chcemy widzieć, żeby to był i chcemy, żeby to był etap takiej rehabilitacji i powrotu do życia społecznego, bo takie jest zasadniczo, tak definiuje się teraz właśnie ten etap penitencjalny. Chciałbym życzyć drogiemu Państwu z jednej strony na ten czas Bożego Narodzenia i też Nowy Rok, który już za chwilę nastąpi. Przede wszystkim chciałbym życzyć, żeby w gronie rodzinnym te święta były spędzone, żeby też to był okres taki z jednej strony właśnie napełniony takim Duchem Bożym, który nas zawsze jakoś predysponuje do tego, żebyśmy podali rękę, przebaczyli drugiej osoby, prosili o przebaczenie, żebyśmy też nawiązali takie od nowa, może zerwane jakieś relacje. To wszystko jest nam bardzo potrzebne. Potrzebna nam przede wszystkim jest relacja z Bogiem, którą my odbudowujemy w tym czasie, może w sposób szczególny, w czasie Adwentu, przez sakrament pokuty, bo owocem tego zawsze jest pokój. Pan Jezus przyniósł nam pokój i to rozbrzmiewa w Bożym Narodzeniu, w Ewangelii także. Pokój ludziom dobrej woli. Śpiewamy to na Eucharystii, przekazujemy sobie znak pokoju. To jest ten dar,
który jest każdemu z nas potrzebny. W sercu, jak czujemy niepokój, to automatycznie czujemy się też ludźmi jakoś słabymi, rozedrganymi. A jak mamy wnętrze poukładane, jest tam ład moralny, pokój Boży, to wtedy jest siła i do pracy, i jest także radość do życia, do tego, żeby dzielić się z drugim człowiekiem swoją osobą, tym, co posiadamy. Myślę, że to jest potrzebne i w rodzinie, i także w pracy. A tym bardziej w pracy właśnie, która jest taką pracą z ludźmi. A praca z drugim człowiekiem, kim by się nie było, zawsze jest, ma w sobie ten element powołania. Bo jest to praca, która wymaga też jakiegoś bogactwa z naszej strony osobowości i czasami wychodzenia poza schematy zachowań. Wymaga także przede wszystkim jakiejś zdolności też pedagogicznej. Taka zdolność jest wymagana, kiedy my jesteśmy w kontakcie z ludźmi. Więc dużo ładu, dużo pokoju życzę i w domu, w tym gronie rodzinnym prosiłbym także o przekazanie tych życzeń żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom, dziadkowi, babci, bo często my spędzamy, i dobrze, jak my spędzamy te święta w takim szerokim gronie rodzinnym, nie tylko wąskim. Natomiast drugiej, no, w pracy wiem, że jest to trudna praca, że nie jest łatwa, ale też my się do trudów pewnych przyzwyczajamy już z latami. Nabieramy też pewnych sprawności, które nam ułatwiają funkcjonowanie w pracy. Życzę, aby tutaj to miejsce pracy było takim miejscem, chociaż z jednej strony no, jest to miejsce przykre z samej swojej natury, ale też miejscem, gdzie wytworzycie jakąś wspólnotę ludzi, którzy znają swoje zadania, mają swoje miejsce w społeczeństwie, chcą je wykonywać i to jest tutaj najważniejsze. Starają się to robić właśnie w sposób taki profesjonalny. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Szanowny księża, panie dyrektorze, chciałbym Was zaprosić na krótkie jasełka, razem. Kupy nie chcę sprzedać. Sprzedałby, owszem, ale za drogie pieniądze. Daję mu dwa worki dobrej żytniej, a ten dziad nie chce. Powiada, że żonę ma chorą, a córka ślepa od urodzenia i że nie ma gdzie ich podziać. Ja wam pomogę. Jak? Jakby te nasze dwa majątki do kupy zebrać, trzymalibyśmy w rękach cały powiat, rozumiecie? Macie córkę? Hankę. Ale starszy ode mnie jesteście. Lepszego zięcia ode mnie nie znajdziecie. Hej, kurek! Słucham, panie młynarzu. Chodź tutaj, jak cię wołam, ty. Strasznie się śpieszę, kobiecie, trochę chrustu zanieść, bo do zwózki muszę iść. Tu ważna rzecz, radzę przyjść. Znacie to? To mój kwit dla pana Rokity. Rokity teraz jest mój, żądam całej spłaty. Jezus Maria, z czegóż ja zapłacę? Macie chałupę, grunt. Wystarczy wszystko sprzedać i spłacić. A gdzie się z rodziną podzieje? Cóż mnie to obchodzi? Usiądźcie sobie, nie poręcznie będzie wracać o tej porze do domu. Popatrzycie z nami na Jezusa. Dziękuję. Powinien już zajść. Mówił, że będzie przed wieczorem, a tu już mrok. No, pan mówił? Do mnie grzecznego. Skoro się tacy pewni, to dobrze. Tatulu, kto jest w izbie? Dzień Walenty, nie słyszałaś? Slinka to ucieknie.
Dam i tobie, ale musi starczyć i dla naszego gościa. Ja nic od rana nie jadłem, nie wiem czy wytrzymam głód, to straszna sprawa. Dobra, to ja dam teraz. Jezus ma w niebie wszystko pod wszystkiego pod dostatkiem, to pewnie dziubnie sobie tylko. Bóg zapłać, kochani. Na zdrowie, dziadzie. Powiedz nam, co się w wielkim świecie dzieje. My tu jak kołki siedzimy. Czasami kto przyjdzie, co radia słucha albo gazety czyta. I opowiada, jakie to ludzie się stało złe na świecie. Że wszystkim krzywda się dzieje, że tylko bogaci i chciwi dobrze mają. Niesłusznie mówią, gdyż do ubogich duchem należy Królestwo Niebieskie. Bogać tam! Tylko złodzieje i chciwi ludzie mają to, czego chcą. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Natulu, co ty tak świeci? Przejrzyj. Natulu, Bogiem. Natulu, ja widzę, ja widzę. To nie dziad był, to był Jezus. Ekscelencjo, jest to obraz, portret namalowany przez jednego z osadzonych, który już wyszedł na warunkowe przedterminowe zwolnienie. Osadzeni potrafią tworzyć takie dzieła. Zapłać serdeczne. Ja tutaj jeszcze pokażę. Dom Józefa.